Po raz 28 Teatr Lalki Aktora w Łomży organizuje Międzynarodowy Festiwal Teatralny Walizka. Festiwal, który długo jest oczekiwany przez mieszkańców naszego miasta. Przygotowujemy tę imprezę przez cały rok. No i dzisiaj mogę już Państwa zaprosić na ten festiwal. Cieszę się, że udało nam się pozyskać nie tylko środki finansowe, dlatego że ten budżet festiwalu to rzeczywiście w tej chwili coraz jest wyższy. Natomiast najważniejsze, że do Łomży przyjadą znakomite i bardzo dobre teatry niemal z całego świata, dlatego że w tym roku konkurencja, aby przyjechać do Łomży, rzeczywiście była bardzo duża. Zgłosiło się wiele teatrów, ponad 100, z czego Rada Programowa zakwalifikowała 15 zespołów do konkursu. Między innymi przyjadą teatry z Argentyny, z Niemiec, z Holandii, Białorusi, Singapuru, Włoch, więc rzeczywiście jakby takie spektrum geograficzne jest bardzo szerokie. Natomiast dodatkowo odbędą się również i spektakle plenerowe. Te spektakle plenerowe będą grane w przestrzeni Starego Rynku. Mieszkańcy bardzo lubią tego typu gatunek teatralny i w tym roku obejrzymy spektakl Teatru Akt i Teatru Biuro Podróży z Poznania. Dodatkowo Kasia Spącz pokaże miniaturę teatralną przy ulicy Farnej, a z kolei zespół z Japonii pokaże przedstawienie, które będzie grane w naszym teatrze ostatniego dnia festiwalu, więc program jest ciekawy, jest zróżnicowany. Myślę, że widzowie, którzy przyjdą do nas, a bardzo serdecznie zapraszam, nie będą żałowali, dlatego że jest i różnorodność gatunkowa, i tematyczna. Te spektakle są dobrane bardzo pieczołowicie, przede wszystkim, aby zapewnić doskonały poziom artystyczny, a więc to jest jakby takie główne kryterium naszego festiwalu. Plus myślę, że każdy festiwal rządzi się swoimi też prawami, dlatego te spektakle również mają pewną swoją taką różnorodność. Nasz festiwal ma formułę konkursu i jak co roku zostało powołane jury składające się z wybitnych postaci świata teatru. Jury przyzna nagrody w kilku kategoriach. No, ta najważniejsza to jest Grand Prix Festiwalu, nagroda za scenografię, reżyserię, muzykę, nagrody aktorskie. To są nagrody fundowane i przez Ministerstwo Kultury, i przez Urząd Miejski, i Urząd Marszałkowski, gdyż te instytucje wspierają finansowo w sposób znaczący nasz festiwal. Trudno mi w tej chwili jest prorokować, dlatego że jest to konkurs. Ja jako dyrektor festiwalu polecam wszystkie spektakle, ale myślę, że na najbliższej czy podczas najbliższej edycji festiwalu rzeczywiście nie zabraknie wydarzeń artystycznych. No, sam czekam niecierpliwie na kilka spektakli, dlatego że większość tych widowisk kwalifikujemy na podstawie zapisu z płyty, a nie jest to zawsze dobra forma, nie jest to zawsze również i obiektywne, więc zapraszam Państwa, zapraszam dzieci, zapraszam dorosłych, młodzież do naszego teatru. Spektakle odbywają się i przy ulicy Sadowej, i w teatrze, odbywają się w Rynku Starego Miasta, a jeden z spektakli z Jordanii odbywa się w Salniku Literackim Anny Jakubowskiej, więc tych miejsc jest kilka. Zawsze podkreślam, że siłą festiwalu jest jego rozprzestrzenianie się po przestrzeni miejskiej. Myślę, że przez te kilka dni, a festiwal 10 czerwca zaczynamy, rzeczywiście to będzie takie prawdziwe święto teatralne w Łomży, że podkreślam za każdym razem, że o festiwalu bardzo dużo się mówi w kraju i za granicą, że to jest również świetna promocja i naszej sceny, i naszego miasta, więc gorąco zapraszam do Łomży, gorąco zapraszam do naszego teatru na 28 Międzynarodowy Festiwal Teatralny Walizka.